Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek nagrywam, co prawda content, czy odcinek niezwiązany z contentem mojego kanału, czyli nie będą to modele LC, ani też hydraulika, czyli instalacje wodka CO gaz, tylko będzie to kamera cofania firmy Amio, model HD 305 LED. Dlaczego ten odcinek nagrywam? Ponieważ, powiem Wam szczerze, mam u siebie w samochodzie zamontowane radio, takie to 2 DIN z ekranem siedmiocalowym, no i chciałem sobie do tego dołożyć kamerę cofania. Wiadomo, z tyłu mamy ograniczoną widoczność, ponieważ jest to samochód dostawczy, no to bezpośrednio za nami nie widzimy, co tam się dzieje, czy ktoś tam się znajduje, co tam jest. No i korzystając z okazji, mam radio, chciałem założyć kamerę. No i dużo szukałem kamer, też nie chciałem wydać majątku na te kamery. Szukałem takiej, nazwijmy to, przystępnej cenowo. No i dużo osób widzę, czy może nie tak dużo osób też, jeżeli chodzi o jakieś tam portale typu Allegro, dużo osób kupiło taką kamerę, ale też dużo ofert mi się właśnie wyświetliło, jak wpisywałem gdzieś tam w Allegro, w Google, to dużo mi się właśnie takich ofert wyświetliło właśnie tej kamery, firmy Amio. HD 305 LED montowany, jak widzicie, tutaj ona jest do wpuszczenia, czy to też do karoseli, czy to też do tak jak ja mam, do lampki podświetlania tablicy rejestracyjnej. Ładna, powiem tak, ładna, fajna, sprytna, mała, ładnie się prezentuje, ale niestety, no ja się rozczarowałem. Powiem Wam szczerze, ja się rozczarowałem. Szukałem dużo informacji, no ja jestem takim człowiekiem, że z reguły jak coś już jestem na kupnie czegoś, to szukam jak najwięcej informacji w internecie na temat danego produktu. No i na temat właśnie kamery Amio bardzo mało informacji. Gdzieś tam znalazłem kilka opinii. W większości to były opinie pozytywne. Było to może około, nie wiem, 4-5 opinii, wszystkie pozytywne, że ładna, że fajna, że ma diody doświetlające. Natomiast nikt nie napisał, nigdy nie powiedział, czy nikt nawet nie powiedział, nie pokazał, jaki jest obraz tej kamery, jak to wygląda. Z racji tego, że ta kamera w internecie kosztuje 60 zł, ja za nią dałem 60 zł. No ktoś powie, nie kamera, nie pieniądze, czy nie produkt, nie pieniądze. Owszem, zgodzę się, natomiast z tego co wiem, no są kamery, które nie muszą kosztować majątku, a dobrze pokazują, a spełniają swoją funkcję. Teraz Wam przejdę na tył samochodu, pokażę Wam, jak ja ją zamontowałem i zaraz Wam pokażę podgląd z tej kamery i powiem Wam kilka słów na temat tej kamery. Jak widzicie, moja kamera jest zamontowana, tak jak już wspomniałem, w lampce tablicy, od podświetlania tablicy rejestracyjnej. Zwróćcie uwagę, tak ona wygląda. Dokładnie, jest mała, sprytna, nie widać jej, nie odznacza się tak bardzo, jest, można powiedzieć, schowana. Jest zamontowana, jak widzicie, w tej części, także nie ograniczyłem podświetlania tablicy rejestracyjnej jakoś mocno. Zamontowałem ją w lampce, ponieważ, jak widzicie, ja tutaj mam w karoseli mam skos. Jeżeli ja bym ją zamontował pod skosem, no to niestety, ale obraz kamery zaczynałby się dużo za autem, a nie przy aucie. Dlatego też, ponieważ sprzedawca mnie poinformował, że ta kamera powinna być pionowo do dołu zamontowana, no to proszę bardzo, jest zamontowana pionowo w dół, a jest zamontowana na elemencie dokładnie poziomym. Jak widzicie, tak to się przedstawia z daleka. Zwróćcie uwagę, tak wygląda ta kamera z daleka. Także jeżeli chodzi o jej gabaryty, to tak jak wspomniałem, jest fajna, mała, nie widać jej tak. Bardzo schowana, że tak powiem, taka mała, sprytna kamerka. I teraz przejdziemy do auta, pokażę Wam obraz tej kamery. Jak widzicie, jestem już w samochodzie, włączam radio. Zaczekamy, aż radio się włączy i wbiję bieg wsteczny, gdzie pokaże nam obraz kamery. I teraz zwróćcie uwagę, wbijam bieg wsteczny, pojawia się obraz kamery. Zwróćcie uwagę, bardzo mało widać, praktycznie nic. Widzicie, tylko praktycznie z tyłu kawałek asfaltu. Co prawda, no, widać bezpośrednio za mną, co się za mną znajduje, ale kamera jest skierowana bezpośrednio w dół, w asfalt. Nic nie widać, co się dzieje dalej. Wezmę teraz to pudełko oryginalne z kamery i jeszcze tam z tyłu położę, pokażę Wam dokładnie skąd, no jak widać, jaki zakres widać na tej kamerze. Zwróćcie uwagę, gdzie położyłem pudełko, gdzie mam zderzak i hak samochodu, a gdzie położyłem pudełko. Patrzcie, jaka odległość. I teraz idziemy zobaczyć na ekran. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzieliście, gdzie było pudełko, w jakiej odległości od tylnego zderzaka, a tutaj pudełko mamy w tym miejscu, czyli praktycznie przy końcu kamery. I jeszcze przełożę teraz pudełko na drugą stronę, zobaczycie, jaki ma zasięg tego obrazu. Zwróćcie uwagę, gdzie w tej chwili znajduje się pudełko. Tutaj jest mój tylny zderzak i hak, tutaj jest pudełko. Także pamiętacie, mniej więcej gdzieś w tym miejscu około, w tym miejscu tutaj mamy hak, gdzieś około w tym miejscu było na początku, teraz jest tutaj. Tylko taki zakres widzi ta kamera.
tylko ten kawałek dosłownie asfaltu widzi kamera. Idziemy do ekranu i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy pudełko, także widzi tylko odtąd, dotąd i kawałek na boki. Także jak widzicie, według mnie bardzo słaby obraz, to znaczy może nie tak jakość obrazu, jak zasięg tego obrazu. Kamera AMIO HD 305 LED. Sprzedawca mnie zapewnił, że on w opisie aukcji było napisane, że widzi kąt 170 stopni. Natomiast po rozmowie ze sprzedawcą zapewnił mnie, że kamera 170 może nie ma, ale na pewno na 100% ma kąt widzenia 140 stopni. Jak widzieliście przed chwilą, na obrazie tego kąta niestety również nie ma. Natomiast na pudełku mamy parametry obrazu i zwróćcie uwagę, co tu pisze. Kąt widzenia 0 stopni. Na pudełku z tej kamery, zwróćcie uwagę, napięcie 12 V, prąd pracy, temperatura i tak dalej, rozdzielczość HD 720 pikseli, natomiast kąt widzenia 0 stopni. I powiem Wam szczerze, zgadzam się z tym, co jest na pudełku. Ta kamera ma zerowy kąt widzenia. Jak widzieliście, widzi tylko, jeszcze raz Wam to pokażę, widzi tylko i wyłącznie bezpośrednio to, co jest za samochodem i widzi tylko kawałek asfaltu. Pomimo tego, że jest zamontowana zgodnie z instrukcją, jest zamontowana pionowo w dół. Tak widzi, zwróćcie uwagę, widzi tylko kawałek asfaltu, nic poza tym. Jakby za nami samochód stał, już nie zobaczymy tego samochodu. Jakby ktoś stał za nami, zobaczymy tylko buty, kawałek nóg, załóżmy do kolan i to jest wszystko. Niestety bardzo się rozczarowałem tym i stąd właśnie ten odcinek. Ja co prawda kontentu swojego kanału nie zmieniam, nie będę Wam tutaj nagrywał, prezentował jakichś nowinek technicznych, nie będę się zajmował żadnymi kamerami ani niczym takim. Po prostu na pewno jedynie, co Wam mogę obiecać, to właśnie jak kupię coś, co nagle się okaże, że jest niewarte tego zakupu, ponieważ dla mnie osobiście ja uważam, że wyrzuciłem po prostu kwotę 60 zł niepotrzebnie, wystarczyłoby dołożyć 20 zł więcej i jest jeszcze jedna kamera, którą również Wam pokażę, zamówiłem ją. Przyszła do mnie kamera, muszę ją tylko zamontować. Jak będę miał chwilkę, to ją zamontuję i również Wam zrobię taką jakby recenzję, czy pokażę Wam, jak tam ta kamera pracuje. Dlatego niestety, ale ta kamera dla mnie jest bezsensowna. Bez sensu wydane 60 zł. Natomiast jedyne, co mogę pochwalić, to zgodność opisu z pudełkiem, czyli kąt widzenia 0 stopni. I to się zgadza. Po prostu ta kamera widzi tylko tyle, co włączymy, rzuci nam obraz za samochodu i tylko tyle widzi. Nie widzi nic na boki, nie widzi nic do góry, do dołu. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie znać w komentarzach. W ogóle dajcie znać, może Wy macie takie kamery, może Wy macie ten model i u Was może inaczej jest. Jeżeli tak jest i taka jest prawda, to bardzo proszę o taką informację. Nawet jeżeli macie ten model, czy mieliście ten model i mieliście podobne odczucia jak ja, również podzielcie się tym w komentarzach. Także dajcie znać. A za dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.